Gość poranka dynki. W naszym studiu Krzysztof Szuster, prezes Związku Artystów Scen Polskich i właśnie wkroczył Rafał Zawierucha, aktor. Dzień dobry. Dzień dobry. Na no korki jednak w tym mieście powodują, że się Trzeba było lżej. słuchać Tomasza Cudowskiego w przeglądzie prasy, który co prawda zachęcał do roweru, ale hulajnoga też... Z nie tego, słuchałem co go, pamięta... a wpadłem intuicyjnie na to, żeby przelecieć pół Warszawy hulajnogą. Świetnie, my jednak nie o intuicji, <laughs> proszę państwa, tylko o rozwiązaniach prawnych, aktorzy apelują do Ministerstwa Kultury o sprawiedliwy podział zysków z reemisji programów, filmów czy audycji i wpisanie do nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tantiem za reemisję. Czy to jest, proszę panów, pokłosie tego protestu filmowców, który Zakończył się deklaracją Ministerstwa Kultury, że jedna z dyrektyw, która cały czas nie została wdrożona, dotycząca tantiem z internetu, znajdzie wreszcie zastosowanie, implementację w polskim prawie. To między innymi jest nie tyle pokłosie, ile również nasza walka od przez szereg szereg lat z kolejnymi rządami, że tak powiem, bo nie filmowcy to rozpoczęli, ale tu nie chodzi o to, żebyśmy się przepychali, kto pierwszy, kto więcej i kto lepiej, tylko żeby załatwić sprawę. Że ministerstwo zauważyło problem i dostosowało wszakże w pewnej części się do dyrektywy do dyrektyw unijnych, niemniej jednak, aktorzy, nadal pozostali niedostrzeżeni. Bo my w, również, można powiedzieć, wyszliśmy na ulicę w pokojowym proteście, ale raczej chodziło o to, żeby nas zauważono. Nie, nie blokowaliśmy ulic, nie blokowaliśmy przejść granicznych. Po prostu wyszliśmy, żeby zwrócić uwagę na to, co jest w naszym rozumieniu, ale nie tylko, bo Unia Europejska dostrzegła to dużo, dużo wcześniej. Może warto wytłumaczyć radiosłuchaczom, na czym polega problem. Internet został, dzięki Bogu i dzięki Ministerstwu, wpisany, natomiast nie zostało wpisane, pominięto rzecz jedną z najistotniejszych dla aktorów, a mianowicie reemitowanie. Reemitowanie od należności dla aktorów, dokładnie dla aktorów, za Telewizje kablowe i za platformy satelitarne, bo dziwnym zbiegiem okoliczności, przedziwnie, nie zostały wtedy jakby dwie jednostki, to reemitowanie wpisane do ustawy, to znaczy telewizje. Płacą uczciwie płacą aktorom, aktorom, reżyserom. Mówimy o tych telewizjach, które nie są kodowane płatne satelitarne. Dokładnie, tak? dokładnie tak. Telewizje płacą w sposób, można to powiedzieć, uczciwy. Natomiast te. Platformy, ym, i, no, znaczy nie platformy, tylko płatne telewizje kablowe y, i satelitarne y, nie płacą ani grosza, a zarabiają na tym, to nie są dane ym, aktorów i Związku Artystów Scen Polskich, tylko ogólnodostępne w ciągu roku około 30 miliardów, a my prosimy zaledwie o 1% z tego. O 1% nam słusznie należnych. I gdyby to wytłumaczyć w taki bardzo prosty sposób, to budujemy sobie dom, szanowni słuchacze, i architekt otrzymuje pieniądze, czyli reżyser i osoba, która zleca budowę tego domu, czyli producent, otrzymują murarze. A producent cegiełek, te cegiełki, najmniejsza forma, bez której dom nie stanie, to są aktorzy. A materiały na ten dom biorą sobie za darmo. Właśnie te telewizje yy, yy, kablowe i satelitarne. To żeby wejść, przepraszam, w słowo i tę metaforę uzupełnić. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że w zależności od tego, gdzie ten dom stoi, bo jeżeli on szczęśliwie stanie w otwartej telewizji, czyli ten film czy serial jest reemitowany właśnie tam, to. Aktorzy otrzymają tantiemy. Jeżeli natomiast znajdzie się na platformie streamingowej albo w płatnej telewizji kablowej czy satelitarnej, obecne przepisy tego nie przewidują. Minister Bartłomiej Sienkiewicz stwierdził w Polskim Radiu 24 14 marca, że minął czas, kiedy można było zgłaszać w procesie legislacyjnym te wszystkie uwagi, że do tej pory tem temat reemisji, się nie pojawił, ale że w otwarty sposób tym kolejnym momentem będzie legislacyjne procedowanie, czyli ten moment, kiedy projekt ustawy znajdzie się w Sejmie. I tu jesteśmy delikatnie mówiąc w pełni zaskoczeni, ponieważ, tak jak wcześniej powiedziałem, ale mogę podać daty, już od 2021 roku występowaliśmy do nazwijmy to, kolejnych rządów. Występowaliśmy, są na to dokumenty przecież, jak również w ustawowym terminie zaproponowanym przez Ministerstwo wzięliśmy udział w tak zwanych konsultacjach społecznych. Przecież do Ministerstwa dotarło nasze stanowisko, kiedy więcej, nawet poza samą argumentacją, pozwoliliśmy sobie ułatwić Ministerstwu pracę urzędnikom ministerialnym, wpisując w ustawę na zasadzie jest, winno być. To są, to są praktycznie drobne słowa. Paradoksalnie, ale o tym na pewno powie Rafał, że siedzący obok, że my nie chcemy zabrać. Ale wrócę jeszcze do, 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 do pana ministra. Pan minister został wprowadzony w błąd, myślę, przez swoich urzędników, ponieważ Zgodnie z obowiązującym terminem wyznaczonym przez Ministerstwo, wzięliśmy udział w konsultacjach, ale ponieważ doszło już w tej chwili do formy, pan redaktor nazwał to protestem, my raczej wolimy używać słowa nadal przypomnienie rządzącym o obowiązujących dyrektywach unijnych, ale nawet wyrokach. Trybunału Unijnego, bo ta sprawa już była rozpatrywana paradoksalnie, dlaczego u nas to nie może być wprowadzone, a w innych krajach już funkcjonuje od dawna. I wracając jakby do, do, do tematu, według nas pan minister został wprowadzony w błąd i... Zapewne jak tak, taki przekaz otrzymał, powiedział to co powiedział, słyszałem tę wypowiedź na antenie, tylko że pan minister powiedział i tu chylimy czoła, dziękujemy, bo też nasze relacje z filmowcami, znaczy inaczej, filmowcy bez nas nie dadzą rady i my bez filmowców też nie damy rady. Wspaniale, że oni otrzymali to tylko właśnie w tym projekcie. Zapomniano o aktorach, o tych malutkich cegiełkach, bo o producentach nie, o reżyserach też nie. No, scenarzyści, scenografowie wszyscy otrzymają. I tu myślę, że pan minister, no, no ja, ja staram się tłumaczyć pana ministra, przepraszam, nie jestem Rzecznikiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niemniej jednak zapomniano rzeczywiście o aktorach. Mało tego, my próbowaliśmy w ślad za wysłanymi dokumentami umówić się, no już niekoniecznie z samym panem ministrem, bo wiadomo, że wszystkich spraw nie może załatwiać minister, ale z dyrektorami departamentów odpowiedzialnymi za to. No niestety w tym terminie wyznaczonym przez ministerstwo pan dyrektor nie znalazł dla organizacji zrzeszającej artystów i aktorów nie znalazł dla nas czasu. Rafał Zawierucha, gdyby pan miał wytłumaczyć naszym słuchaczom, dlaczego to jest paląca sprawa, dla aktorów ważna. Nie chodzi o symboliczne kwoty, tylko o uhonorowanie tej części pracy, która, która ma miejsce wtedy, kiedy. Film cieszy się popularnością, kiedy serial jest powtarzany, kiedy Państwa praca znajduje się, jest wykorzystywana przez poszczególne kanały telewizyjne czy platformy streamingowe. Tak, no, słusznie Pan użył słowa praca. Nie jest to misja. Oczywiście u podnóża zawodu aktora leży pewnego rodzaju pełnienie misji, wprowadzanie e, widza w świat, kultury, historii, tematu, emocji. W, pan nie przyszedł tutaj w stroju kapłana sztuki. E, tak, ale jednak no, przyszedłem w stroju, w jakim przyszedłem. No trudno, taki mam. Natomiast e, właśnie, żeby ten strój kupić, no to muszę jakoś zarabiać. I ta reemisja tego dzieła, które przecież my na początku nie nie wiemy, czy ono będzie z sukcesem właśnie remitowane, wyświetlane. Natomiast skoro w kinach to działa, skoro kina y, mają to wpisane i w ustawie, i jest to zapewnione dla nas, że od wyświetlenia później każdy aktor, który się pojawi czy sekundę na ekranie, czy gra główną rolę. My tu nie mówimy. Y, y, pan prezes mówi, że zrzeszamy artystów wszystkich, bo to prawda 30 tysięcy. Osób, członkiń, członków. E, wszystkie formy, jakie Państwo chcecie, sobie dodajcie, e, każdy poszczególnie, ale przecież tu chodzi o właśnie o każdego z osobna, dla którego zagrać w filmie, w serialu, e, czy na platformie, czy właśnie na kablówce, to jest niekiedy. Bardzo często być albo nie być dla rodziny, dla siebie, dlatego żeby wynająć mieszkanie, dlatego żeby później właśnie móc zrobić coś na przykład charytatywnie w miejscu, gdzie mieszkam, czyli w domu kultury, czy popracować później z dziećmi za to. Że już gdzieś mamy zapewnioną kwotę, która pozwala mi godnie żyć. i A możemy o tym rozmawiać? szacunkowo, orientacyjnie powiedzieć o tym, jakiego rzędu to jest wsparcie dla, dla Państwa. Wsparcie, choć ten, powinienem użyć, ten, ta ostatnia część płatności za Państwa. To nie pracę. jest wsparcie, właśnie, żeby Pan też miał świadomość i słuchacze. Mhm. To nie jest wsparcie, my nie idziemy po wsparcie. My nie potrzebujemy wsparcia od rządu, od Unii Europejskiej, od każdego z osobna, kto ogląda. Jest to część którą zarabiamy zapłacę, za to, że wzięliśmy udział w danej produkcji. I tu też do wszystkich moich kolegów, koleżanek y, taka prośba, żebyśmy o tym normalnie rozmawiali z naszymi kumplami, kolegami, koleżankami, producentami, wstydu. reżyserami, bo przecież my razem tworzymy te dzieła, prawda? To jest nasze wspólne dobro, które niesiemy dalej y, y, widzowi czy słuchaczowi, bo przecież tutaj mówimy też o audio y, wizualnych, o dabingowcach, o, dubbingowcach, o, o y, y, audiobookach i i, I warto tutaj podkreślić fakt, że, żebyśmy nie dali się wprowadzić w taką ym, drogę zastraszenia jakoś aktora, żeby lepiej o tym nie rozmawiał, bo nie dostanie zatrudnienia, bo go jakaś platforma nie zatrudni. Ale Przecież na całym świecie te platformy yy, płacą normalnie. Nie, za chwilę, bo chciałbym, żebyśmy wrócili i dali y, pewien obraz y, naszym słuchaczom, naszym odbiorcom, także y, obecnym w y, internecie, y, jakiego, o jakich kwotach mówimy. Y, jeżeli mówimy o tantiemach dla aktorów, czyli o tym wynagrodzeniu za pracę, za eksploatację państwa twórczości. Bardzo proszę, właśnie chciałem o tym powiedzieć. Te platformy, o to o co w tej chwili walczymy bez wątpienia, to jest 6 miliardów złotych rocznie, ale to nie jest dla aktorów i dla twórców. To jest tyle, ile... E, zarabiają e, telewizje, e, kodowane programy e, i pakiety takie, e, można powiedzieć, te, które się wykupuje, idzie się i wykupuje się tam mnóstwo, mnóstwo, no tam 120 czy 500 nawet programów łącznie z radiowymi. To jest 6 miliardów złotych, a my jako aktorzy, jako... Twórcy, no można to nazywać i odtwórcami, żądamy z tego zaledwie 1% to jest 30 milionów, tylko 30 milionów to jest to, o czym Rafał zaczął mówić, yy, y, szanowni państwo. Yy te 30 milionów rozkłada się Rafał, na 35 tysięcy umów tak, mamy w tej okay. chwili, tak zwanych uprawnionych. Członków Związek Artystów ma 2000 tysiące jeno. Natomiast tych tak zwanych uprawnionych, których obsługujemy, którym płacimy, wypłacamy te należne tantiemy, czyli... Ale rozumiem, że proporcjonalnie do y, udziału emisji. No, szod, wiecie, do roli i tak dalej. Ale... To są wszystkie ułożone, przecież, jako, jak gdyby wzory, schematy, które działa Funkcjonują od lat, gdzie kto, ile dostaje jakie wynagrodzenie. Jeżeli, jeżeli epizodysta dostaje, przepraszam, ale to, 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 to znam te liczby doskonale. Dostaje 5, 20, 5 zł 20 groszy odbycia na ekranie powiedzmy minutę, a artysta oczywiście, który gra główną rolę, otrzymuje znacznie, znacznie więcej, ale są to per saldo dla jednych i dla drugich proporcjonalnie do wkładu pracy groszowe sumy, tylko że te groszowe sumy składając się na całość dają bardzo, bardzo przyzwoitą sumkę, nazwijmy to dla całego środowiska. Jak zapowiedział w Polskim Radiu 24 Bartłomiej Sienkiewicz, teraz ta droga implementacji dyrektywy to kolejne konsultacje w komitetach Rady Ministrów i następny etap to moment parlamentarny, z którego nikt nie jest wykluczony, jak usłyszeliśmy w Polskim Radiu 24. My będziemy oczywiście tej sprawie się przyglądać. Krzysztof Szuster, Rafał Zawirucha. Bardzo panom dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo, chcielibyśmy, aby tak było. Gość poranka górki.